Czołem, tutaj Dixu i to jest mój trzeci vlog. Tym razem będzie krótko, ponieważ jest to takie preludium do jutrzejszej StarCraftowej Akademii. Jak wiecie, wrzucam teraz filmiki co piątek i na jutro będę nagrywał po raz kolejny odcinek StarCraftowej Akademii i ten odcinek wymaga właśnie takiej zapowiedzi, ponieważ można powiedzieć, że szykuję nowy sezon tych StarCraftowych Akademii. Ze względu na to, że ostatnio sobie coś uświadomiłem, że to całe Dixu TV miało się tak powoli rozkręcać i doprowadzić mnie do momentu, gdy już zacznę być na tyle swobodny przed kamerą, żeby opowiadać o takich rzeczach jak mind game, znaczy mindset StarCraftowy, jak nastawienie, motywacja, nie wiem, wszystko takie. Co nie tyczy się bezpośrednio, super bezpośrednio StarCrafta, ale także również tego, co mamy w głowie. Więc chciałbym o takie rzeczy ubogacić tą serię, dlatego taki leciutki reset robię. Już teraz nie będę wrzucał analiz replayów, a bardziej to już będą takie przemyślane filmiki. Tam będzie więcej gadania niż pokazywania w grze, dlatego chyba zaprzęgę do tego też kamerkę. No i mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Jutro jest pierwszy odcinek. Jutro opowiem o tym, co to jest, na czym polega spamowanie w StarCraftie i dlaczego spamowanie może być dobre. Otóż wiele osób myśli, że z jednej strony są osoby, które uważają, że APM jest super ważne i bez tego ani rusz. A są takie, które uważają, że liczy się strategia i jakieś tam 80 podstawowego APM im wystarczy i nie muszą się takimi rzeczami przejmować. Więc ja jestem zdania, że spamować warto, ale trzeba spamować z głową i wiedzieć, że do czegoś konkretnego musi prowadzić. Także o tym będzie pierwszy odcinek, znaczy najbliższy odcinek StarCraftowej Akademii, jutrzejszy o 20 go wrzucę. I mam nadzieję, że spodoba Wam się taka odświeżona forma. Potem będę mówił o takich rzeczach jak na przykład reagowanie na przegrywanie, odnajdywanie luk w swojej grze już samemu, pracując z replayami, nastawienie, motywacja i tak dalej. Także mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. A, i oczywiście nie będzie tam nic takiego super odkrywczego, czego byście nie znaleźli w innych filmikach, chociażby w Newbie Tuesday, Day Nine'a, w serii Yeguena też takie rzeczy nagrywał, Morglum swego czasu nagrywał. Kto tam jeszcze? Ktoś jeszcze był, kto mi umknął. No, ale już mniejsza o to. Generalnie, no chociażby Raven teraz na teran.pl nagrywa podobne rzeczy o tym, jak od zera do programera stara się dojść. No i właśnie poniekąd to będzie takie dublowanie, ale postaram się też pododawać rzeczy od siebie, ponieważ sam się interesuję rozwojem osobistym. Czytam różne książki, na przykład Stephena Coveya. Teraz czytam 7 nawyków skutecznego działania. Staram się to stosować w życiu i przy okazji też przenosić do StarCrafta, także o takie rzeczy postaram się uzupełniać moją serię. I mam nadzieję, że będzie tam też coś właśnie takiego odświeżającego, jakaś tam cząstka mnie. I to jest też fajne, że w tych wszystkich seriach, poradnikach na YouTubie to wszystkie rzeczy się powtarzają, ponieważ to świadczy o tym, że te rzeczy są naprawdę ważne i naprawdę makro jest najważniejsze w StarCraftie. I te wszystkie rzeczy, o których mówią te filmiki, to są naprawdę podstawy podstaw. I one mają rację, skoro to się wszędzie powtarza, to jednak coś musi w tym być. Tak przynajmniej uważam. Tak więc, zapomniałem zamknąć okna, więc możecie słyszeć ulicę wylotową z mojego miasta. To może troszeczkę głośne być i nie wiem, czy nie będą się powtarzać tego filmiku. Mam nadzieję, że nie. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. To miało być krótkie, więc będzie krótkie. Także do usłyszenia jutro, do zobaczenia. Dajcie znać, czy będzie Wam się podobać taka nowa akademia. Oczywiście po tym, jak ją wrzucę, bo pod tym filmikiem to nawet nie ma sensu tutaj cokolwiek komentować, bo to takie intro ma być, żeby tak wyraźnie oddzielić starą akademię od nowej. Jezus Maria, odbij się lustrzane. Tak, mam podgląd na siebie, żeby przynajmniej widzieć, czy w dobre miejsce się patrzę. No dobra, to tyle już gadania od rzeczy.
Do jutra. Zapraszam. Cześć.